Ja właśnie założyłem, że mi żona serduszka nastała na kazaniu. Pewnie też dlatego, że nie kocha jej. Ja się tego nie mam na kazaniu napisane, ale chcę wam powiedzieć dzisiaj, że Bóg was bardzo kocha. I to, że tutaj jesteście, no, to dlatego, że Pan was pierwszy kochał. I chciałbym, żebyście tutaj dzisiaj byli. Wiecie, chciałbym się podzielić niesamowitym tematem. Ostatnio mówiliśmy o Kościele, a dzisiaj chciałbym mówić o nowym narodzeniu oraz o nowym stworzeniu. Pragnę mówić o tym dlatego, ponieważ ten temat jest bardzo ważny dla każdego z nas. Bardzo ważny. Dlatego, że dzięki temu będziemy mogli ujrzeć Królestwo Niebieskie. O tym mówi Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale w rozmowie z Nikodemem. Wiecie, dzięki temu też będziemy mogli żyć w duchowy sposób. Aby też sfera duchowa była czymś realnym. Realnym dla każdego z nas. Wiecie, że dla wielu chrześcijan sfera duchowa jest totalnie obca. Niektórzy się jej w ogóle boją. Mówią, anioły? Demony? Nie. Wiecie, wielu chrześcijan boi się o tym mówić. O sferze duchowej. Ale przecież Bóg jest duchem. O czym sam Jezus powiedział w rozmowie z Samarytanem. Dlatego mamy oddawać mu cześć w duchu i w prawdzie. Więc ten duch jest bardzo istotny dla każdego z nas. Wiecie, Jezus o tym powiedział. Jezus już mówi o tym, że musicie się nauczyć na nowo. On powiedział, musicie. Kiedy Jezus mówi takie słowa zaprawdę, powiadam wam, to powiem wam, że to jest coś naprawdę poważnego. Nie można obojętnie wobec tego przejść. Jezus tutaj mówi na serio i to jest coś najistotniejszego dla ciebie. A Jezus właśnie to mówi w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Zaprawdę powiadam wam. Musicie się nauczyć na nowo. Więc my musimy dzisiaj podejść do tego tematu bardzo poważnie. Dlatego, że jest to obowiązek każdego, kto chce być chrześcijaninem. Ale tym prawdziwym chrześcijaninem. Powiesz, ale przecież tego nie ma w Biblii, jako warunku, aby być chrześcijaninem. Tak, to prawda. Tego warunku nie ma w Biblii. Ale z racji tego, że większość w dzisiejszych czasach chrześcijaństwo postrzega zupełnie inaczej, niż Bóg na nie patrzył, niż Bóg miał w planie tego, aby to chrześcijaństwo tak wyglądało. Dlatego musimy wszystko na nowo z tym układać, aby to wszystko prawidłowo działało, aby chrześcijaństwo było takie prawdziwe, takie jak Jezus zaproponował. Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak chrześcijanin nienarodzony na nowo. Nie ma czegoś takiego, choć wiele jest lepiej. Czy może inaczej? Jest pełno takich chrześcijan. To jest fakt. Ale Bóg tego nie chciał. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale niestety słowo chrześcijanin przez ostatnie lata zostało bardzo mocno rozmyte. I tak naprawdę ci, którzy mówią o sobie, ja jestem chrześcijaninem, tak naprawdę nimi nie są. Dlatego, że owoce życia tych osób nie są dobre. A doskonale wiemy na podstawie Bożego Słowa, że dobre drzewo nie może wydać złych owoców. Absolutnie tak nie może być. Dlatego, kiedy będę mówił dzisiaj prawdziwym chrześcijaninem, to będę miał na myśli takie osoby, które mówiąc bardzo krótko, Jezus żyje w nich. Inni dostrzegają to, że on faktycznie Jezus Chrystus mieszka w nim, że są narodzeni na nowo i że są nowym stworzeniem.
A kiedy jesteś nowym stworzeniem, to pełnisz wolę Ojca, Ojca w niebie. Oczywiście możesz też jako chrześcijanin żyć w ciele w ten sposób. Możesz. I nawet możesz usługiwać darami Ducha Świętego jako cielesny chrześcijanin. Wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ale tak mówię nie wiem. A ona nigdy nie była. Przecież Paweł, kiedy pisał do Koryntian, to mówił do nich, że są cieleśni. Na samym początku to napisał. A potem, kiedy czytamy kilka rozdziałów dalej, to widzimy, że on pisze do nich o darach Ducha Świętego. Że będzie tu święty udzielał każdemu, że będą prorokować, mówić językami, robić różne rzeczy. Wiecie, usługiwanie w darach jest dla chrześcijan cielesne. Oczywiście dla duchowych także, ale jest przede wszystkim dla niemowląt. Wiecie, ale na tym nie koniec. Dary to nie jest wszystko, co możemy mieć jako chrześcijanie. To nie jest wszystko. One są potrzebne dla Kościoła, ale to nie jest wszystko, ten mas, który możemy mieć, będąc chrześcijaninem. Wiecie, nie mamy się karmić tylko mlekiem. Musimy pragnąć mięsa. Z całego pokarmu. Moja żona doskonale wie, że uwielbia mięso. Konkretne steki. Dużo mięsa. Wiecie, a mięso, ktoś zapyta, no dobrze, ale to czym jest to mięso? Skoro mam tego pragnąć? Otóż mięso to jest pełnienie woli Ojca. Czyli wykonuje wszystko to, co On chce. Podkreślam, wszystko to, co On chce. Jezus pokazał to swoim życiem. Wypełnił wszystko to, czego Ojciec chciał od Niego i co powiedział. On niczego nie przeoczył. Wykonał wszystko. I my powinniśmy także od Jezusa uczyć się, że naszym mięsem to jest pełnienie woli Ojca w niebie. Tego, czego On chce dla nas. Nie tego, czego ja chcę. Co mi się wydaje, że jest najlepsze dla mnie. Nie tego, czego On chce, ponieważ wierzymy, że On ma najlepsze rzeczy dla każdego z nas. Wiecie, Jezus w historii z Nikodemem, o czym mówiłem wcześniej w Ewangelii Jana 3 rozdział, mówi nam o Nowym Narodzeniu. Jednak kiedy czytamy tą historię, to doskonale wiemy, że tam Jezus mówi o narodzeniu na nowo w ciele. Ale mówi o narodzeniu w duchu. Aby móc widzieć i rozumieć rzeczy duchowe i działać w mocy, która jest z Ducha Bożego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nasza broń, którą niszczymy wszelkie dzieła diabelskie, nie jest cielesna, ale jest duchowa. Więc potrzebujemy ducha w sytuacji, kiedy, wiecie, ktoś nas zaatakuje, zacznie przemocą do nas. Wiecie, łatwo jest komuś oddać też przemocą. Ale tak postawimy cieleśnie. A my mamy postępować według ducha, bo nasza broń jest duchowa. Wiecie, chciałbym, abyśmy dzisiaj zrozumieli, że to, że kiedyś każdy z nas mógł kiedyś pomodlić się, powiedzieć: Panie Jezu, ja chcę, żebyś moim Panem był dziś. Chcę, żebyś mnie zbawił. Że kiedyś to powiedziałeś, to jest jeszcze za mało. Ponieważ jeżeli zdecydowałeś, że Jego Duch ma mieszkać w Tobie, to znaczy ma działać w Tobie, to znaczy, że On musi być widoczny w Tobie. Rozumiesz to? Widoczny. Kiedy narodzasz się na nowo i On mieszka w Tobie, to nie ma opcji, żeby to nie było widoczne. To musi być widoczne. Musisz wiedzieć, że aby narodzić się na nowo, to czego potrzebujesz, jako człowiek, to jest przede wszystkim nawrócić się. A nawrócić to znaczy odwrócić się od wszelkiego zła. Podkreślam teraz, wszelkiego zła. Tu nie ma opcji, że coś sobie zostawiam. To tak nie jest napisane. Wszystkiego.
Czyli kiedy podejmujemy taką decyzję, to ona przede wszystkim jest oparta o wolność i o tym, że my tego chcemy. Nikt nie może nas zmusić powiedzieć, słuchaj, no, jeżeli nie nawrócisz się, czy możemy go już sobie straszyć, to będzie działo się to, 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 to i tamto. Nie, ty musisz chcieć szczerze nawrócić się do Boga, bo jeżeli szczerze to zrobić, to wtedy to, co Bóg zrobi, to On narodzi cię na nowo i da ci swojego ducha, aby ten duch mieszkał w tobie. Bóg mówi, daje ci nowego ducha w twoje całe wnętrze. Wiecie, nowo narodzenie sprawia to, że starego ciebie już nie ma. Dlaczego? Bo wszystko jest nowe. Wszystko. Wszystko to znaczy wszystko. Jesteś nowym stworzeniem. Nie śmierć ja, ale żyje we mnie Chrystus. O czym czytamy w Galacjan 2:20. Czyli wszystko jest nowe. Stajesz się zupełnie nową istotą. Wiecie, to jest coś, co wielu z nas zupełnie nie łapie. Nowa istota. A nowe stworzenie to jest coś niesamowicie realnego. Wiecie, dopóki nie przestaniemy na to patrzeć jak jakiś rytuał, albo na jakiś... Wiecie, kolejny rzecz, którą musimy odhaczyć. My musimy spojrzeć na to jako nowe życie, które Bóg daje każdemu z nas. Bo On to robi. I to jest realne. Wiecie, jeżeli tego nie zrozumiemy, to będziemy ciągle jednak. Ciągle nie będziemy mieć niczego pewnego. Nie będziemy wiedzieć, czy ten duch mieszka we mnie, czy już jestem zbawiony, czy już nie jestem zbawiony. Czy trafię do niego, czy nie trafię. Wiecie, takich pytań nie będzie. Absolutnie nie będę tych pytań. Wiecie, powiem wam coś. Gdyby każdy, kto mówi o sobie, jestem chrześcijaninem, nowym stworzeniem, to gdyby to była prawda, to tu na ziemi już dawno mielibyśmy w niebie. Gdyby tak było naprawdę. Gdyby te nasze nowe stworzenia były realne i widoczne w naszym życiu codziennym. Wiecie, nowa istota, Boża istota, którą się stajesz, kiedy naradzasz się na nowo, ona nie pragnie robić rzeczy, które kiedyś ciągle robiłeś. Nowa istota tego nie chce robić. Jeżeli kiedyś ciągle przeklinałeś, to kiedy jesteś nowym stworzeniem, nie chcesz się przeklinać. Jeżeli paliłeś, no to nie możesz palić, bo nowe stworzenie nie chce palić. Jeżeli byłeś uzależniony od narkotyków, alkoholu, jakikolwiek innych uzależnień, to kiedy jesteś nowym stworzeniem, to ty nie chcesz robić tych rzeczy, bo nowe stworzenie nie chce robić tych rzeczy. Wiecie, kiedy kiedyś patrzyłeś na siebie jak na nieudacznika, miałeś pełno lęków, strachu, wszystko, czego była wkurzało, ciągle wszystko tylko w czarnych barwach, no to kiedy jesteś nowym stworzeniem, to nowe stworzenie patrzy na siebie z miłością, spokojem, z radością, bo tak jest nowe stworzenie. Ono nie myśli ci o sobie. Gdzie ono jest czyste, święte i pełne ognia. My musimy zrozumieć, że ono jest nowe. Po prostu ono jest nowe i koniec kropka. Wiecie, nowe narodzenie to nowe stworzenie, jak już mówiłem wcześniej, inna istota. To znaczy, że nie jesteś tym, kim byłeś. Te wszystkie stare rzeczy muszą przeminąć razem z tobą. Muszą. A jeżeli trwasz w tych starych rzeczach, to znaczy, że jeszcze z nimi nie wyszedłeś. To znaczy, że nie postanowiłeś szczerze się wyrzucić. To tak działa. A jeżeli tego nie zrobiłeś, to nie możesz narodzić się znowu. Nie możesz stać się nową istotą, jeżeli nie zrobiłeś tego szczerze. Dlatego, że, kochani, Bóg nie działa na siłę. Nigdy nie działa.
działalnością? Absolutnie nigdy. To ty musisz chcieć. To jest twoja rola, aby szczerze i poważnie do tego podejść. A jego rolą, naszego Ojca w niebie, jest to, że kiedy ty szczerze podejdziesz do tego tematu i szczerze się nawrócisz, to on daje ci tego ducha. To jest jego rola. Wiecie? Nowe stworzenie niestety zostało strasznie rozmyte. Strasznie rozwodnione. W dzisiejszych czasach większość osób, która mówi, że jest nowonarodzona, jawnie tkwi w grzechu. Że to nie jest Biblia. W Biblii tego nie znajdziemy. Gdzie moc nieprawości musi być złamana. Abyśmy nie służyli grzechowi. Gdzie my mamy upodabniać się do Chrystusa. Być takim, jak On jest. On powiedział, ja jestem święty i ty też masz być święty. Wiecie, musimy być przestać być tym, kim byliśmy kiedyś. To jest takie proste, a zarazem takie głębokie. Musimy przestać być tym, którym byliśmy kiedyś. Zrozum, że kiedy jesteś nowym stworzeniem i Duch Boży mieszka w tobie,
Musicie się szczerze nawrócić. Szczerze. Naprawdę szczerze. Dlatego, że kiedy to zrobimy, naprawdę szczerze powiemy: Boże, ja już nie chcę robić tych zwycięstw. Ja już nie chcę tak żyć. To kiedy zrobisz to naprawdę szczerze, to On tu dzisiaj, nawet w tym miejscu, odrodzi Cię, da Ci nowego ducha w Twoje wnętrze. On to dzisiaj zrobi. Bo On chce to zrobić. Czy wy myślicie, że Jezus Chrystus chce mieć w swojej armii ludzi, których wiecznie coś boją, wiecznie są schorowani, wiecznie narzekają, wiecznie mają problemy? Przecież On nie chce takich ludzi. Wiecie, każdy dobry generał wie, że więcej pożytku jest żołnierza, który jest silny i zdrowy, niż chorego, prawda? Jezus jest mądry. I On chce, abyście wy także byli zdrowi. On tego pragnie. Zarówno w ciele, jak i w Twoim duchu. I w Twojej duszy. Dlatego, że nasze emocje przez różne sytuacje, które przechodzimy w życiu, w rodzinach, wiecie, w szkołach, wszędzie, w pracy, nasze emocje są tak rozszarpane różnymi rzeczami. Ale wierzcie, że Duch Boży może wszystko odnowić. Dać Ci nowe. On chce mieszkać w Was. Rozumiecie to? Żywy Bóg chce mieszkać w Twoim wnętrzu. Wiecie, czytamy w Słowie Boże, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Wiecie, ten Duch Boży chce nas prowadzić każdego dnia. Kiedy masz podejmować różne decyzje w pracy, w małżeństwie, w szkole, gdziekolwiek jesteś, On chce Cię prowadzić. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jest napisane w liście do Rzymian, że tych, których Duch Boży stale prowadzi, to ci są nazwani dziećmi Bożymi. Ci, których stale prowadzi. Dlatego, że Duch Boży chce mieszkać w Tobie na stałe, nie na chwilę. On nie chce tylko przychodzić raz po raz i zobaczyć, co tam u Ciebie słychać. Nie, On chce być w Tobie zawsze. I zawsze chce do Ciebie mówić. Zawsze chce Cię prowadzić. On tego pragnie. Wiecie, i kończąc, powiem to, co powiedział Jezus. Bo Jezus w tej przypowieści powiedział: musicie się narodzić na nowo. Musicie. Ja Wam dzisiaj powiem to samo. Musicie się narodzić na nowo. Nic nie jest w stanie, cokolwiek jest kolorowe i piękne na tym świecie, nic nie jest w stanie zastąpić Ducha Bożego, którego Bóg chce umieścić w Tobie. Nic. Ani nic tego nie zastąpi. Także zachęcam Cię. Będziemy za chwilę pewnie dalej w uczynku uwielbieniem, ale będziemy się modlić. Gdzie ja kocham się modlić o ludzi. Kocham ich rozchwalać. Kocham kłać na nich ręce. Gdzie dlaczego? Skoro Boży Duch mieszka we mnie i On się wylewa, to ja chcę każdego na Was kłać ręce. Chcę każdego dać. Abyście wyszli stąd uśmiechnić, ale nie sztucznym hollywoodzkim uśmiechem, ale prawdziwym uśmiechem, który wypływa z Twojego wnętrza. To chcę Wam dać dzisiaj. Jezus mi to dał. W obfitości. Życie w pełni obfitości. Ja też Wam chcę dać to dzisiaj. Więc jeżeli chcesz zawołać do Boga, nawrócić się i chcesz, żeby Jego Duch mieszkał w Tobie, to zachęcam Cię. Podejdź tutaj. Będziemy się modlić. I zobaczysz, że Bóg dotknie Twojego życia w realny sposób. Ja tydzień temu mówiłem o realności mocy Ducha Bożego. Ona jest realna. Do tego stopnia, że tydzień temu, tutaj jak się modliliśmy, mieliśmy taką
sytuację, że Bóg dotknął pewną panią podczas pierwszej modlitwy i za drugim razem przyszła i powiedziała: ja kłamię. Ja kłamię. Wiecie, tak działa Bóg Boży. On dotyka naszych serc i On powoduje, że my nie chcemy tak żyć. My nie chcemy być brudni, ale chcemy być tacy jak On, czyli święci. Bo świętość jest dla Ciebie, nie dla zmarłych, ale dla żywych. Amen.